Oferował do wynajęcia domki letniskowe, pobierał od klientów zaliczki, a później kontakt z nim urywał się. 21-letni Wałbrzyszanin szukał 13 osób, ale jak zaznacza policja, sprawa jest rozwojowa. Do oszustw doszło pod koniec lipca ubiegłego roku. Jak ustaliła policja, 21-latek oferował do wynajęcia domki letniskowe w górach nad morzem. Mężczyzna zamieszczał ogłoszenia w internecie. Za rezerwację pobierał zaliczki, później kontakt z nim urywał się. Oszukane osoby zaczęły zgłaszać się na policję. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał 13 zarzutów oszustwa na kwotę kilku tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają, czy 21-latek nie dopuścił się jeszcze innych tego typu przestępstw. Informuje wałbrzyska policja i apeluje, by pokrzywdzeni zgłaszali się do wałbrzyskiej komendy. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.